Ok, no to zobaczcie w jaki sposób można zorganizować zakończenie roku szkolnego w Teamsach i nie tylko w Teamsach e, za pomocą po prostu Teamsów i za pomocą takiej aplikacji, która nazywa się Flipgrid lub też takiej usługi e, Flipgrid, którą można zintegrować z Teamsami. Office 365. Jestem na koncie admina i to jest bardzo ważne, jeżeli będziecie chcieli zorganizować jakieś wydarzenie na zewnątrz, czyli publiczne, czyli nie tylko dla zalogowanych uczestników, to musicie poprosić z waszego administratora szkolnego, żeby wszedł sobie tutaj w administrację. Pokażę wam, jak to zrobić. Klikam sobie administracja, otwiera mi się nowa zakładka i administrator musi sobie kliknąć tutaj pokaż wszystko i tu są usługi dodatkowe I zobaczcie tu jest panel administracyjny Teamsów to jako ciekawostkę wam pokażę bo wy tego nie widzicie i administrator Office 365 zobaczcie co może sobie zobaczyć tu jest cały panel administracyjny widzę zespoły zobaczcie mogę zobaczyć jakie są te zespoły wszystko sobie sprawdzić ile jest użytkowników jakie są zespoły i tak dalej tak dalej więc to wszystko tutaj można zrobić z poziomu administratora administrator ma naprawdę dużo rzeczy może usuwać zespoły dodawać użytkowników bez do końca no ponad kontrolą nie jakby to 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 co są możliwości administratora ale to jest najważniejsze zobaczcie tu są spotkania klikam sobie w spotkania i tu jest u, 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 uwaga zasady zdarzeń na żywo to jest bardzo ważne że do końca lipca za darmo w tym bezpłatnym pakiecie jest możliwość organizowania zdarzeń na żywo więc później prawdopodobnie nie będzie to jest ważne teraz zobaczcie tutaj będzie tutaj musicie sobie kliknąć wasz administrator szkolny musi kliknąć w globalne ustawienia i tu kto to może dołączyć do zaplanowanych zdarzeń na żywo. Zobaczcie, tutaj normalnie będzie pewnie wszyscy w organizacji e, albo określone użytkowniki, tu musicie zaznaczyć wszyscy, e, więc tutaj musicie zapamiętać sobie, że to jest tutaj na wszystkich trzeba by zmienić. Co jest też najważniejsze, i potem oczywiście kliknąć, zapiszę, ja już to mam ustawione. Czasami potrzeba całego jednego dnia, zanim administrator tutaj zaktualizuje, żeby, moż, żeby ta funkcja była aktywna. Także to nie jest tak, że tutaj sobie administrator zaktualizuje i wy za 5 minut możecie już to wybierać. Więc trzeba mieć te 24 godziny. Przy czym ta funkcja jest tylko wtedy potrzebna, kiedy chcecie na przykład zakończenie roku szkolnego, które będziecie organizowali w Teamsach na żywo, udostępnić na zewnątrz, żeby babcia czy rodzice, którzy nie mają konta, mogli też to oglądać. To jest to, to żebyście to zrozumieli, jaka jest zasada. Dobra. Czyli tu ustawiamy. Jeżeli nie macie takiej potrzeby, nie musicie w ogóle wchodzić w panel administracyjny. Można zrobić wydarzenie na żywo z poziomu Teamsów, ale z poziomu uwaga aplikacji. Czyli nie tutaj, tak, nie tutaj. Tylko musicie sobie pobrać aplikację. No, Jak już zainstalowaliście sobie aplikację Teams, odpaliście sobie i zalogowaliście się. Ona wygląda bardzo podobnie jak wersja przeglądarkowa. Wystarczy po prostu w wersji przeglądarkowej kliknąć tutaj na dole. Jest taki komputerek czarny, pobiera wam się aplikacja, instalujecie i logujecie się na swoje konto. I teraz zobaczcie, tu można sobie stworzyć taki zespół, na przykład zakończenie roku, dodać wszystkich, ale to nie jest konieczne. To już jest wasz wybór, jak to chcecie to rozegrać. Najważniejsze jest to, jak zorganizować takie wydarzenie na żywo, czyli z poziomu aplikacji, nie przeglądarki. Wchodzicie sobie w kalendarz. I zobaczcie, tu mamy z poziomu kalendarza, możemy sobie robić nowe spotkanie, ale nas interesuje ta opcja, dostępna za darmo do końca lipca, robicie zdarzenie na żywo. I teraz w tym zdarzeniu na żywo piszecie na przykład zakończenie roku. Ok, 2019-2020. Lokalizacja to nie ma, jak nie macie wpisanych żadnych sal, to nie ma żadnego znaczenia. Wpisujecie godzinę, tak, ustalacie ten cały czas. Tutaj tu są informacje dodatkowe, które potrzeba wpisać to jest standardowo. I teraz zobaczcie, Wy, którzy tworzycie jakby to wydarzenie, jesteście producentem, czyli takim reżyserem obrazu. I oczywiście tutaj możecie wpisać nauczycieli, którzy mają to prowadzić, dyrektora, i tak dalej, osoby, które będziecie wpuszczać na ekran. I tu wpisuję, wpisuję sobie na przykład naszego Macieja. Jest sobie Maciej jako osoba prowadząca. Tak, możemy uznaczyć, że też może być producentem, może być na skilku, jeżeli byście chcieli jakiejś pomocy, ale osoba, niech to będzie sobie osoba prowadząca. Klikam sobie dalej i teraz widzicie, mam normalnie funkcję osoby i grupy, cała organizacja, i ja mam aktywną funkcję publiczne, czyli w zależności od tego, jak wam administrator tam udostępnił i będziecie potrzebowali tego, żeby było to na zewnątrz bez logowania, to wtedy możecie sobie to zaznaczyć. W standardzie zrobicie to dla organizacji, dla wszystkich uczniów, że mogą sobie o tej godzinie 10 na przykład przyjść na zakończenie online tak, i zobaczyć i będzie mieć wyczytane. Nic więcej tutaj nie zmieniamy. Klikam sobie, zaplanuj. Dobra, no i jak widzicie, tutaj pojawia nam się informacja, pobierz link uczestnika, czyli jak ja sobie w to kliknę, to widzicie, jest informacja skopiowana do schowka i teraz możecie ten link wkleić sobie na przykład gdzieś w wiadomość, na Teamsach, wiadomość w dzienniku elektronicznym, wysłać e-mailem, gdziekolwiek ten link, bo ten link będzie służył do tego, żeby dołączyć do tego wydarzenia, czyli na przykład jak macie Teamsy cała szkoła, to tam też to możecie to wkleić z informacją, że tutaj będzie to spotkanie. Tutaj możecie to spotkanie sobie anulować. Eee, tu jest też link ukryty, Klik, można sobie, widzicie, ten długi taki link, który teraz się to też jest link do tego wydarzenia na żywo. I teraz kliknę sobie dołącz i pokażę wam, jak to wygląda. Dobra, to teraz mamy taką opcję. Tutaj włączę sobie. Włączę sobie kamerkę tutaj e, webową. O, teraz mnie widać z kamerki tutaj internetowej. Nie włączam mikrofonu, bo, bo będzie, będą podwójne zakłócenia. Mm, dobra. To ja teraz klikam sobie widzicie do dodaj pokój też nie ma sensu, nie jest wam potrzebne. Możecie dodać uczestnika. E, uczestnicy nie mogą prowadzić prezentacji ani moderować pytań i odpowiedzi. E, no, ale oni też mogą dołączyć sami z linku po prostu, tak? Klikam sobie dołącz. Muszą się zalogować, jeżeli zrobicie to dla organizacji. Klikam sobie dołącz i widzicie dołącz jako producent, czyli dołączam jako producent. I teraz zobaczcie takie trochę nowe okno, prawda? E Macie informację, wybierz wideo lub inną treść, którą chcesz wysyłać do kolejki. Zobaczcie teraz ciekawostkę. Tutaj mam osoby, które będą na przykład prezenterami, czyli tutaj osoby, które się zalogują, będą na dole w tym ekranie. Mogę kliknąć sobie udostępnij. Jeszcze nic się nie dzieje. Jeszcze nie wystartował, więc spokojnie się niczym się martwić. To jest taki ekran przygotowawczy. Tu możecie sobie coś przetrenować. Spokojnie, dopóki nie klikniecie, jest informacja. zobaczcie, przed emisją na żywo. W ogóle się niczym nie martwcie. I teraz zobaczcie, klikamy sobie udostępnij, i w tej wersji udostępnij, mogę sobie udostępnić, zobaczcie, ekrany. Mogę dołączyć dźwięk, czyli gdybyście jakiś film puścić tak z komputera, to tutaj musicie zaznaczyć, że chcecie dołączyć dźwięk systemowy, żeby było z muzyczką jakąś. Mogę udostępnić ekrany i tak dalej, i tak dalej. Co, co chcę, to mogę sobie udostępnić jakąś prezentację, co potrzebuję, e, którą z mojego ekranu chcę puścić, to mogę sobie to tutaj zrobić. Pamiętajcie o tym. To jest tej opcji udostępniania. E, ja sobie udostępnię, właściwie co chciałem udostępnić? Jaki, jakiś ekran bym musiał udostępnić. E, klikniemy ten ekran. Wam pokazać, że mamy tutaj jakieś, coś do udostępniania. Jest jakiś problem, ale to nie jest do końca ważne. No, klikniemy sobie jakieś tam zakładkę, nie? Tu może być cokolwiek udostępnione po prostu, może to być jakiś obraz waszego komputera, ale niekoniecznie musi. OK. Dobra. I teraz słuchajcie. Zobaczcie, co mi się tutaj pojawiło. Zawartości. Teraz mogę sobie, dodaj wideo Widzicie, co się wydarzyło? Teraz jestem tutaj jako przygotowanie do live'a. Czyli osoba, która tutaj jest na dole osoba, która tutaj jest na dole, yy, i te wszystkie okna, wy możecie wpuszczać je na obraz, tak? Tu jest przed wejściem na żywo. To jest kolejka, jak widzicie, jest taka informacja kolejka. I teraz uwaga, w momencie, w którym tutaj byłby ekran dyrektora, tak, który przywita wszystkich, no to wpuszczacie dyrektora online i w momencie, w który mamy wyślij na żywo, to zobaczcie, co się dzieje. Tu mam informację, że mam kiepskie jakości siedział, ale tym się teraz nie przejmujcie. Wyślij na żywo. I teraz, co jest najważniejsze, to jeszcze nie trwa. To znaczy, wy jeszcze jesteście przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jest jakiś scenariusz, dyrektor coś tam powie, już jest, już wiem, widzimy dyrektora na tym oknie, tak? A tu już możemy sobie kolejkę, czy jaki następny ekran wrzucimy. Zobaczcie, czyli tu są następne osoby, jakieś prezentacje, zdjęcia, wypisy z imieniem i nazwiskiem, kto dostaje na przykład nagrodę. To ja sobie klikam to. I zobaczcie, widzicie, to jest ta opcja, tak? Tutaj widzę dokładnie, co się dzieje na, tam, na, na tym moim ekranie. Także spokojnie mogę sobie w ten sposób zaplanować. No i teraz, jak jestem gotowy, tu mam całą kolejkę różnych wszystkich rzeczy, to klikam ten guzik, ten rozpocznij. Czyli o tej godzinie 10 rano, kiedy robicie zakończenie roku szkolnego, wszystko jest ustalone. Jesteście producentami, czyli reżyserujecie obraz, macie kolejkę ludzi, materiałów, które chcecie udostępnić, wiecie, jaki jest scenariusz, klikacie po prostu rozpocznij. I zobaczcie, teraz napis przed emisją jest zero uczestników. Jak klikniecie, rozpocznij. Rozpocznij. Czy na pewno chcesz teraz rozpocząć wydarzenie na żywo? Tak, robię, że chcę. I teraz już wydarzenie na żywo po prostu trwa. I to, co teraz się dzieje, to po prostu macie informację, że jest zakończenie roku szkolnego, trwa na żywo, jest ta informacja tutaj. I teraz rozmawia sobie ta osoba. To jest ten ekran główny. To, co tu widzicie po tej stronie, to się dzieje na żywo, to jest dostępne. I w momencie, w którym my teraz chcemy przełączyć, bo ktoś już coś powiedział, tak, już możemy sobie wejść, to macie w ogóle informację, kto jest uczestnikiem. Tak normalnie jak na spotkaniu, zobaczcie, nie? Możemy sobie tutaj wyświetlić uczestników, możemy sobie zobaczyć też status naszego połączenia, też zobaczcie, jeżeli chodzi o jakość na przykład, czy damy radę tutaj pociągnąć z tą naszą jakością na przykład internetu i tak dalej, i tak dalej. Nie tu ustawienia urządzenia mamy cały czas, ale to naszego oczywiście. Dobra, no i teraz uwaga, zamykam sobie to i teraz zobaczcie, jest tak, że ktoś coś powiedział i ja teraz mogę to wysłać na żywo, czyli to, to okno, które jest w kolejce, następną osobę czy cokolwiek innego, klikam, wyślij na żywo. Zobaczcie, co się teraz stało, mamy podmieniono teraz to okienko, wszyscy oglądają prezentację czy cokolwiek, co nam jest potrzebne i tutaj mnie mogą słyszeć na przykład, tak, możemy się włączyć tutaj mikrofon, żeby nas słyszeli. Teraz znowu następna rzecz, mogę w każdej chwili znowu zrobić siebie na kolejkę, kliknięcie tutaj powoduje, że jestem w kolejce, ta, osoba, ta miniaturka. I znowu w momencie, w którym chcecie się zastąpić, to macie opcję wyślij na żywo. Czyli to widzimy, to okno, że jest na żywo, a tu mamy następną kolejkę następnej rzeczy. Tak można się przełączyć. czy ja jako producent sobie spokojnie tym zarządzam, tym co tutaj się dzieje na, na dole. E, dobra. I e, jeżeli jesteśmy już gotowi do zakończenia do naszego spotkania, no to klikamy po prostu zakończ, dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i, i tyle. Także... Taka oto prościzna, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o tworzenie tego ekranu. Znaczy, tworzenie na żywo, wydarzenie na żywo. jest to trudne, jak widzicie. Także, no po prostu, proste. OK? I to jest globalne takie zakończenie na żywo, tak? Gdzie można to sobie zrobić w Teamsach? I klikam zakończ. Zakończenie zdarzenia na żywo. Ciach. nie jest koniec. Zakończono. Mogę sobie teraz już opuścić tutaj. I koniec spotkania. Dobra, to mamy zrobione, jeżeli chodzi o tworzenie w Teamsach takiego spotkania na żywo i rejestrowanie obrazu. A teraz Wam pokażę coś, co można zrobić w swoim zespole. Tak? Czyli mam sobie zespół jakiś klasowy, strzelam sobie tutaj, nie będzie sobie klasa druga na przykład. I co jest ciekawe, jest taka aplikacja fajna, nazywa się Flipgrid, i tutaj mogę sobie ją dodać. Klikam sobie Dodaj kartę, tak zwane, ten, Dodaj aplikację, i tu mogę ją sobie wybrać. Tu na dole macie różne, różne, różne aplikacje. Jedną z nich jest aplikacja Flipgrid. Dodaję sobie Flipgrid i ona służy, jak widzicie, komunikacji edukacji. Klikam Dodaj, czyli wewnątrz danego, danych Teamsów będziemy mieli dostępną aplikację Flipgrid. Ok, i teraz zobaczcie. Ja się tutaj zaloguję. Bo też można sobie normalnie na flipgrid.com się zalogować, ale po co pracujemy w Teamsach, żeby one są połączone, bo w ogóle Flipgrid też należy do Microsoftu, ale niezależnie można pracować na nich w różnych innych, nawet nie mając Microsoftu, tylko jakiekolwiek inne narzędzie. Mogę sobie stworzyć tutaj, zobaczcie, konto, mogę zalogować się. Skoro mam konto Microsoftu, to mogę się zalogować na to konto Microsoftu. Polecam wam po prostu na wasze konto szkolne zalogować się. Klikam sobie tutaj i logujemy się do mm, Proszę bardzo, o, otwiera, otwarło mi się okno i logujemy się teraz z moim kontem tutaj. E, zobaczcie e, do przeglądarki, tak. E, jesteśmy na stronie Flipgrid, tak? takiej głównej, możecie sobie bezpośrednio z nią tutaj jest więc tu trzeba kliknąć, słuchajcie, e, ten napis, to jest taki, zasłania nam się menu. Warto to kliknąć i cofnąć sobie i wtedy już to zniknie. Tak samo tutaj można sobie w dół wejść. To jest, jest główna strona flipgrid.com. Tu zakładamy sobie konto. A tu się logujemy swoim kontem, jeżeli, jeżeli już macie założone konto. Najpierw sobie zakładacie konto na swoje konto Microsoftowe, czyli klikacie sobie ten guzik, tak, albo ten guzik, za, zapisz się, tak, jest za darmo. Dobra, klikam sobie to i tu znowu wypełniam, loguję się kontem Microsoftu. Dobra, czyli ja sobie tutaj też się zaloguję i za chwilę Wam pokażę, jak już będę zalogowany, co możemy w tym Flipgridzie zrobić, ok? No dobra, jesteśmy w Flipgridzie, zalogowani jak widzicie, to jest nasz dashboard, tutaj mam tak zwane dwa gridy i mogę dodawać kolejne. Jakiś czas temu Flipgrid, nie wiem czy to będzie długo, ale normalnie w bezpłatnej wersji możecie dodawać jednego grida, czyli miejsce, w którym będziecie zbierać wideo informacje od swoich uczniów, ale w środku może być wiele tematów, więc tym się nie martwcie. Jakby jeden grid, ale wiele tematów w środku, które mogą, możecie poruszyć na różne wątki. Na dzień dzisiejszy możemy niezliczoną ilość tych gridów sobie tworzyć, więc pokażę wam od początku, co to jest grid. Grid to jest takie, takie miejsce, w które, będą, w które będą nasi uczniowie wrzucali różne odpowiedzi wideo do tematów, więc ja sobie wrzucam nowy grid. I tutaj piszę sobie na przykład, nie wiem, strzelam, druga, druga A, zakończenie roku. Roku szkolnego. Dobra? No i teraz zobaczcie, jeżeli e, chcemy, żeby tam nasi uczniowie tylko zalogowani e, się e, logowali, to wybieramy sobie ten e-mail, to wtedy jest ważne. Jeżeli chcemy, żeby to było prostsze do zrobienia, to wybieramy sobie publiczny, e, publiczny grid, e, więc wtedy tylko link wystarczy komuś udostępnić. Ja myślę, że warto tutaj, żeby nam się z konta logowali, więc ja sobie tutaj wybiorę to. Tutaj jeszcze jest link. Zobaczcie, że to jest jakby skrócony link do całego naszego grida, na którym zbieramy te nasze fajne filmiki od dzieciaków, na przykład, które, z których potem możemy zmontować takie wideo tablo naszym uczniom. To możecie sobie edytować, bo normalnie w domyśle są różne tutaj znaczki, widzicie literki i cyferki. A mogę sobie wpisać na przykład takie coś. Druga A, zakończenie. OK, druga A, zakończenie. I wybieram sobie to, że mają być zalogowani moi uczniowie, czyli żeby w ogóle coś tutaj udostępnić, muszą się wcześniej zalogować na swoją szkolną domenę. Klikam next i teraz zobaczcie, co to jest ta, ta szkolna domena. To jest to, co macie, jak logujecie się. On już domyślnie tutaj sprawdził z mojego logowania się. To jest to, co macie po logowaniu się do szkolnego Microsoftu po tej znak, po znaczku małpy, tak? Czyli to i to jest ta domena. Tu można ją wpisać po prostu, tak? Czy coś tam, coś tam.pl na przykład, albo coś tam edu.pl bez www. Normalnie sama domena, ta końcówka po małpie. Dobra, klikamy sobie next. Ok, no i uwaga, teraz zobaczcie, Mogę naszego grida dać do Microsoftów. Czyli widzicie, co jest fajne: ja mogę całość wkleić od razu do konkretnej klasy. Zobaczcie, co się teraz wydarzy. Wybieram sobie ten guzik, żeby te Teamsom się z tym podzielić, z Teamsami. I zobaczcie, ponieważ jestem zalogowany, to co się wydarzyło? Mam dostęp do wszystkich moich Teamsów. Wpisuję zespół. Klasa. Mam, widzicie, kanał główny, taki ogólny, klasa druga. Mogę sobie utworzyć zadanie, ale ja sobie to udostępnię normalnie w kanale, więc wyszukuję tutaj sobie ten swój zespół. Mamy tutaj klasa druga, ok, mamy to wszystko i w związku z tym mogę e, zrobić udostępnij, tak? Mamy tutaj naszego grida, robię udostępnij i automatycznie w Teamsach zaraz zobaczycie, twój link został udostępniony i klikniemy sobie tu, kliknę sobie idź do mojego grida, dobra. Czyli tutaj będziemy zbierać różne tematy, a teraz zobaczcie, co się działo w Teams, co się stało w Teamsach, tu sobie zamknę i w Teamsach widzicie, automatycznie się zrobiło coś takiego, tak, że mamy zakończenie roku szkolnego. Tutaj mogą sobie wejść i klikną, też będą tutaj normalnie mogli udostępnić różne odpowiedzi. I w tym momencie, co tutaj robimy z tymi topikami? Tu możemy oczywiście sobie to wykasować, bo to jest takie domyślne, które się robi. Więc tutaj mogę sobie zaznaczyć i mogę sobie go wyłączyć, albo usunąć. Usunę sobie. Tak, wszystkie tam rzeczy, które tam są. Dobre. Klikam nowy topic, tak? Czyli nowy, nowy temat. Klikam tutaj albo tutaj. Nie ma to żadnego znaczenia. Ciach. I w tym momencie yy, zadaję pytanie moim uczniom: na przykład, tak? Z czego jesteś dumny? Dumna. Tak, tutaj napiszę. Nagraj, nagraj wideo którym opowiesz co najbardziej nie, albo z czego z czego najbardziej jesteś dumny dumna w tym roku szkolnym. Okay. Co było twoim największym sukcesem. Okay, takie zadanie możemy sobie oczywiście formatować tekst możemy dodawać linki tutaj tutaj ustawiamy ile ma trwać nasze wideo czyli nasi uczniowie ile czasu mają na odpowiedź zobaczcie mamy różne opcje do wyboru. Została minutę 30. Polecam wam tutaj włączyć moderację to znaczy będziemy zatwierdzali wideo naszych uczniów a nie że od razu wrzuca bo nie wiadomo co wleci więc to polecam wam to włączyć. Szczególnie jeśli chodzi o pracę, oczywiście, z uczniami. I tutaj my możemy opowiedzieć naszym uczniom, co mają zrobić. Czyli możemy nagrać wideo dla nich, możemy wrzucić wideo z naszego komputera, możemy wrzucić wideo z YouTube'a, dodać jakiegoś GIFA i tak dalej. Ja zobaczcie, co zrobię. Klikam sobie ten guzik i bezpośrednio na komputerze otwieramy się. Zobaczcie, kamerka internetowa. I co jest fajne, zobaczcie, co tutaj mogę zrobić. I to w, w tych wszystkich możliwościach jest tutaj. Mogę dodać sobie notatkę. Zobaczcie, normalnie na wideo. Zakończenie. Roku szkolnego. O, nagraj. Nagraj wideo. OK, dobra. I teraz e, mam sobie notatkę, którą sobie ustawiam w jakimś tam miejscu ekranu. E, mogę dodawać tekst, mogę dodawać jakieś filtry. Mogę dawać sobie jakiś obrazek na przykład. Tak, zobaczcie, z zako zakończeniem roku szkolnego kojarzą mi się tutaj takie emoji. O, proszę bardzo. Dotrwaliśmy do końca. Pojawia mi się obrazek, mogę go sobie przesunąć gdzieś w jakieś miejsce. O, dobra. Tutaj niech sobie będzie, Niech sobie będzie, tutaj. W trakcie nagrywania mogę coś rysować, mogę pisać, mogę też udostępnić swoje zdjęcia jakieś tutaj, wrzucić. tak? Kliknę z komputera, mogę sobie tutaj wrzucić jakieś zdjęcia. Jak już mam wszystko przygotowane, mam 10 minut na nagranie, no to teraz ta informacja jest taka, tak? Co mam, co mam zrobić? Tu jeszcze w trzech kropeczkach można spróbować nagrywać ekran, dodać jakiś klip z komputera, to wszystko jest tutaj możliwe, ale my skupimy się na najprostszej rzeczy. Czyli tutaj zobaczcie, jak już wszystko mam ustawione w ekranie, ja nagrywam. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj mam dla Was takie specjalne zadanie. Chciałbym, żebyście na krótkim wideo, tak do minuty 30, nagrali prostą informację. Możecie to zrobić na telefonie lub na komputerze. Prostą informację, z czego jesteście dumni, co Wam się udało w tym roku szkolnym. Opiszcie to i mam nadzieję, że to będzie takie fajne podsumowanie tego nietypowego roku szkolnego. No, i potem sobie pogadamy o tym, co nagraliście i co usłyszałem od Was. Także zachęcam Was do zrobienia tego wszystkiego, tak? Dobra, ja przy okazji tutaj już do Was mówię, że możecie sobie, zobaczcie, bezpośrednio na ekranie, jak ktoś nagrywa coś, możecie sobie rysować na ekranie, co jest bardzo fajne, zmieniać kolory tego wszystkiego, także zobaczcie, można tutaj sobie różne rzeczy robić. Możecie też zrobić zwykły ekran, zobaczcie, znaczy zwykłą tablicę i po zwykłej tablicy w trakcie wideo też możecie sobie rysować. Super sprawa, prawda? Możecie ją wyłączyć w każdej chwili, tą tablicę i tu możecie sobie oczywiście cofać te rysunki moje, tymi strzałeczkami, albo też wyczyścić wszystko. Gdzie też emotka wtedy wraca, znaczy cofa się. No dobrze, yy, i mamy już nagranie, a tu jest odliczanie, tak? że zostało nam jeszcze tyle czasu nagrania, gdybyśmy chcieli coś gadać, a tu nam ten paseczek też się zapełnia z czasem tych 10 minut. Jak już mamy wszystko gotowe, to albo mogę zrobić pauzę i na przykład kontynuować dalej, lub kliknąć po prostu next. Witajcie, Witajcie moi, moi drodzy, w, dzisiaj, dzisiaj mam dla was takie specjalne, specjalne zadanie. Zdanie. Chciałbym, żebyście na krótkim, krótkim wideo... I mamy całe nasze wideo tutaj i zanim je opublikujemy... mogę. Dajcie, Witajcie moi, moi drodzy... W, Zobaczcie, mogę tutaj kliknąć Trim w ten, w ten pasek i mogę sobie na przykład stwierdzić, że ono będzie trwało minutę 10, tak. Dobra, jak już to wszystko sobie poustawiam. Z przodu do końca pod, docinam to klikam tutaj zatwierdź. Witajcie, Witajcie moi, moi drodzy. Dzisiaj dobra, mam, mam was dla Was ogromne zadanie. Chciałbym... Chciałbym... Mogę dodać kolejne wideo, ale nie chcę tego robić. Klikam po prostu next. I na końcu robię sobie zdjęcie. Na przykład jako okładkę mojego wideo. Także uwaga, będzie teraz zdjęcie. Podoba mi się. Mogę też porysować tutaj, mogę coś jeszcze wstawić, tak? No, mogę sobie, zobaczcie, wziąć emotkę yy, i mogę sobie wstawić tą emotkę w tym miejscu i też będzie takie selfie na przykład. Ciach. A co? Klikam Next. Dobra. No, i teraz już mamy nasze, nasze wideo nagrane, i to jest opowieść o tym, co mają zrobić, tak? Że dodatkowo, czyli to są te cudowne rzeczy. Mamy historię tutaj, treść, i jeszcze wideo nagraliśmy. Dobra, jeszcze mam dodatkowe opcje tutaj, zobaczcie, one są ukryte, i w tych dodatkowych opcjach możemy podpowiedzieć tutaj, jak mają to zrobić. Możemy napisać, bądź na luzie. bądź na luzie. Jeżeli chcecie udostępnić jakieś dodatkowe materiały, jakieś filmiki, strony internetowe, czy jakieś dokumenty w PDF-ie, to tu wklejacie jako, uwaga, tak zwane załączniki. Tu do, dodajecie ty, tytuł załącznika do tego waszego zadania. E, pamiętajcie, to musi być jakiś link w internecie. Teraz e, status waszego tematu. On jest teraz aktywny. Możecie go sobie ustawić, kiedy ma się skończyć, od kiedy, kiedy ma się zaczynać, Czy można go również zaplanować tutaj w kalendarzu. Możecie go też tutaj ręcznie zamrozić, czyli nie będzie zbierał danych, albo ukryć nie będą go wasi uczniowie w ogóle widzieli w gridzie, bo to jest jest temat, a w gridzie jest ileś tematów, może być, tak? Tego grida, którego założyliśmy sobie na początku. Teraz zobaczcie, jakie są rzeczy, które właśnie uczniowie mogą zrobić. Mogą zrobić albo selfie i wideo, albo tylko selfie, na przykład tylko zdjęcie sobie zrobić, albo tylko nagrać wideo, albo nic nie robić, tak? Nie mogą udostępniać. Ja daję im i żeby było selfie i wideo, więc jest to włączone. Teraz tak, mają dodać tytuł swojego filmu na przykład. Przy filmach będzie licznik, ile razy były widziane, na przykład oglądane przez innych uczestników. Mogę to włączyć lub wyłączyć. Możliwość dodawania notat notatek tych sticky notes w trakcie wideo, które widzieliście, jest tutaj możliwe. Edytowanie wideo, czyli docinanie na początku i na końcu. Mogę włączyć, wyłączyć. Dodawanie linków. Teraz zobaczcie tutaj. Dodawanie lajków, czyli czy mają filmy zbierać lajki, czy nie. To jest już wasza decyzja, czy chcecie się bawić w lajki waszych, yy, waszych uczniów, żeby sobie tam dawali lajki wzajemnie i czy uczeń, uczniowie może odpowiadać na dane wideo, tak? Czy mogę nagrać, na, uczeń uczniowie może nagrać jakiś komentarz yy, jako odpowiedź. To też jest jakby tutaj, zostawiam Wam opcję do wyboru. Możecie sobie posprawdzać, co się będzie działo. Tutaj, informacja zwrotna, bardzo fajna rzecz. Domyślnie, informacja zwrotna jest taka, że dodajemy punkty za ideę albo występ, ale możecie sobie zrobić. Yy, Customową, czyli jakby indywidualną informację zwrotną. Ja sobie przygotowałem takie pola luz, pomysł, uśmiech. I teraz zobaczcie tutaj, kryteria: mogę dodać kolejne, na przykład mogę zrobić, nie wiem, energia. Strzelam, nie? Strzelam, bo już tam te trzy dawałem. Ile energii włożyłeś w ten film? Bra. I teraz zobaczcie, tu ustawiam punkt od 0 do 100 i klikam Create. I teraz mogę sobie zaznaczyć, które kryteria są do tego naszego e, tematu, e, będą ważne. I teraz może to być energia, może to być luz na przykład, tak? I uśmiech. Trzeba, że na przykład nie pomysł. Nie? Pomysł na przykład nie. Pomysł nie do, te, nie do tego tematu będzie winny. OK, to wszystko jest gotowe. No i teraz, jeżeli już mam wszystko poustawiane, tak? Posprawdzałem sobie wszystkie tutaj ważne rzeczy, to klikam sobie. Stwórz temat. I teraz, co jest najważniejsze? Zobaczcie, pojawia mi się temat, czyli konkretne zadanie dla naszych uczniów. Mogę sobie pobrać kod QR, który na przykład mogę w przyszłości wysłać moim uczniom, gdzieś wyświetli na narzutniku. Na tutaj mogę sobie pobrać do karty pracy. Możecie go dodać, on też będzie zbierał informacje. Wasi uczniowie mogą na telefonach sobie zainstalować aplikację darmową Flipgrid, lub tutaj po prostu się zalogować z poziomu Teamsów. No i teraz uwaga, mogę, możecie skopiować. Ten link bezpośrednio do tego pytania, do tego tematu, lub kliknąć sobie ten guzik, udostępni się to bezpośrednio w Waszych Teamsach, czy na stronie internetowej, czy w Classroomie, na przykład. Klikam sobie ja tutaj bezpośrednio, po to połączyłem sobie to z Teamsami, żeby można było to zrobić. I znowu wybieram swoją klasę, widzicie, mamy kanał, tak, udostępni w kanale, i mogę sobie zrobić tutaj, że ten konkretny topik będzie tutaj, tak, czyli wpisuję sobie klasa. Tak, jest moja tutaj klasa druga. Oczywiście mógł zrobić tam kanał zakończenie roku szkolnego, to już wiecie jak to się robi. I klikam udostępni. Dobra. No dobrze, Czy ja już teraz to wszystko mam zrobione, jest wszystko gotowe, all set, all set, ciach. No i teraz yy, zobaczcie jak to wygląda. Jak się zalogujemy, mamy swoje gridy i tu jest nasz grid, widzicie, druga A na przykład, tak. Ja mogę sobie w niego kliknąć. Mogę sobie jeszcze oczywiście go edytować, mogę sobie zmienić tło na przykład. To już wcześniej też mogliśmy sobie to wszystko poustawiać. Widzicie? To jest to wszystko. Też możemy go zrobić aktywny, tak, to wszystko możemy tutaj porobić. Możemy sobie wstawić swoje zdjęcie na tło, na przykład naszej klasy całej możemy sobie tutaj ustawić. To jest jakby ustawienie całego grida, czyli tam, gdzie te wszystkie tematy będziemy dodawali. Bo zawsze tematów jest nieskończona ilość, możemy sobie robić, ile chcemy w danym gridzie. Tak, mogę sobie tutaj wstawić na przykład coś takiego, tak? Albo coś takiego nie będzie. Dobra. I w ten sposób zmieniamy się tło mojego grida. OK, wszystko jest ustawione. Klikam update. Widzicie, zmieniło mi się tło. I teraz zarówno w szkole, ja na telefonie jak i na komputerze uczniowie mogą spokojnie sobie na tego Grida wejść. Mogą na Grida wejść w ten sposób, że jeżeli wchodzą sobie na jakąś na stronę z Gridem, hmm, czekajcie, zobaczcie, jesteśmy tutaj. Wejdę sobie na Flip Grida na główną stronę. Jeżeli będą nasi uczniowie chcieli wejść przez przeglądarkę, to zobaczcie, wchodzą tutaj i jest, zobaczcie, Enter a Flip Code. Widzicie? I teraz ja sobie mogę zrobić tutaj e, albo kod bezpośrednio ten wpisać, ten do danego topika, do tematu, albo do całego naszego grida. Czyli to było jak druga A, zakończenie roku. Chyba, tak? Druga A, zakończenie, Zaraz sobie zobaczymy, co ja tam zrobiłem. E, druga A, zakończenie. O, widzicie, to jest to, to jest ten kod. Flip Code. Dobra, przełączę się. Ciach, druga A, zakończenie. Ok. Zakończenie. Dobra. Ok, i teraz widzicie, każą mi się, wiedzą, widać przez kogo to jest zrobione, każą mi się zalogować na, na konto szkolne. Dobra, to ja się teraz zaloguję na moje konto. Dobra, i teraz jestem zalogowany. I widzicie, kto jest twórcą tego mojego grida. I teraz ja mogę sobie, zobaczcie, obejrzeć to wideo. Teraz widzimy z poziomu ucznia, tak? Mogę tutaj sobie, sobie kliknąć. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj mam dla was takie specjalne zadanie. Chciałbym, żebyście na krótkim wideo, tak do minuty 30, sobie pogadali. No, zmieniać kolory cały, w każdej chwili, tą tablicę. Całe wideo jest widoczne i teraz co robią moi uczniowie? Moi uczniowie mogą dodać tutaj swoje wideo. Jest informacja, że to jest moderowane. Czyli mój uczeń ma minutę 30, tu robię zezwalaj. OK, mają minutę 30 nagrywają swoją odpowiedź. Jestem dumny z tego, że dotrwałem do końca. Nie było łatwo, ale daliśmy radę. Już jest koniec tego roku. Mam nadzieję, że wrócimy do normalnych klas od września, bo już mam dość tego zdalnego nauczania. Dziękuję. Okay, a może sobie Jestem dumny z tego, że dotrwałem. No. może sobie coś też przy okazji rysować. Oczywiście, tak? Tak samo na telefonie, pamiętajcie. Też to działa. Tutaj może sobie pobrać to wideo, które nagrał. Wy też możecie pobrać to wideo. Teraz znowu robi sobie zdjęcie, to tak zwane selfie. Dobra i teraz zobaczcie tu może wpisać coś. Kim jest tak tutaj tytuł wpisuje tak. Tu może wrzucić link ale nie musi i klika staw wideo. No dobra tu może można sobie pobrać tak swoje wideo można pobrać QR do swojego wideo robimy complete. I teraz widzicie, tutaj mamy informację, że jest wideo, ale będzie ukryte, dopóki nie będzie przeze mnie, czyli przez nauczyciela zatwierdzone. Czyli zaraz Wam pokażę, jak to się zatwierdza, ale jest to dlatego, że włączyliśmy tą opcję moderacji. I kiedy włączę to wideo, udostępnię je do wszystkich, to wtedy wszyscy będą mogli to tutaj sobie zobaczyć. Ok, no i teraz zobaczcie, eee, mamy jedno wideo, tak, wchodzimy sobie na ten nasz temat, już e, jako nauczyciel teraz jestem zalogowany, widzicie, na koncie nauczyciela, tutaj mamy opcję, Dawid Łasiński, klikam sobie na nie i teraz zobaczcie, co ja tutaj widzę. E, widzę zgłoszenie się jakiegoś Dawida Łasińskiego, widzę to tutaj po zdjęciu, ale jest na razie ukryte, bo ja muszę to, widzicie, mogę to aktywować, tylko ja sobie mogę to najpierw kliknąć i zobaczyć. Jestem dumny z tego, że dotrwałem. Dobra, i teraz zobaczcie, ja tutaj sobie oglądam to. Tutaj mogę dać punkty, i tak dalej, tak dalej. Czyli zwieram, piszę, to jest, pamiętacie, to jest to, co daweśmy: 100% energia, tak, 100 punktów, 100, 100 punktów na uśmiech, 100 punktów za luz, na przykład, tak. Tu mogę zostawić komentarz do tego wideo. Okay. Tutaj mogę też nagrać wideo, komentarz, w ogóle odpowiedź. To jest niesamowite, tak? A tu byłaby możliwość, jeżeli włączylibyście lajki, to tutaj byłaby możliwość dawania serduszek. A tutaj, uwaga, to jest ta opcja, że jeżeli wy jako edukator możecie zawsze nagrać tą wideo odpowiedź, ale jeżeli nie wyłączyliście tego, że uczeń, uczniowie, to uczniowie też będą mogli tutaj komentarze sobie robić. Także będą mogli sobie rozmawiać o różnych rzeczach i wyjdzie z tego taki wątek fajny pod tym jednym wątkiem. No dobra. Wszystko mam zrobione, i teraz uwaga, uwaga. Skoro już wszystko poustawiałem, to teraz, skoro stwierdzam, że jest w porządku, widzę ile razy było wyświetlone, to aktywuję. Eee, nie ten guzik. Tu aktywuję, żeby był widoczny dla wszystkich. Ok, jest aktywny. I teraz wracam ja, jako uczeń, na swoje konto. Odświeżę sobie. O, odświeżyłem sobie i teraz zobaczcie, widać już to, co zostało zatwierdzone aktywne, czyli wszyscy uczniowie, którzy będą wchodzili dalej, będą też mogli sobie kolejne gridy też oglądać, wyświetlać. Widzicie, to sobie kliknąłem to i mogę. Jestem sobie to dumny z tego, że dotrwałem do końca. Nie było łatwo obejrzeć i posprawdzać. Dobra, tak to wygląda. No, i w ten sposób można sobie tutaj widzicie, pozbierać informacje z różnych. Z, z różnych dziedzin, tak, w zależności od tego, jaki topik ustawicie, czyli temat. No i co możecie zrobić też fajnego, możecie sobie pobrać na przykład to wideo. Czyli mamy tutaj akcję i zobaczcie, to mi się podoba, że ja mogę sobie pobrać to wideo moich uczniów i mogę z takie te poszczególne wypowiedzi na zakończenie roku szkolnego, zrobić z nich jedną taką wideogalerię w jakimś programie do montażu, to wszystko wrzucić i mieć z tego jedną całość, tak? Mogę oczywiście też edytować tam odpowiedź i tak dalej, i tak dalej. ją ukryć, żeby nikogo tam nie, nie raziła i tak dalej, tak dalej. Także to jest. Coś, co możemy zrobić. Flipgrid jest bardzo fajny, jest zintegrowany z Teamsami. Jak widzicie, tu się to pojawia, wszystko elegancko, więc to normalnie można się przerzucić bezpośrednio do, do Teamsów, i tutaj stąd to wszystko będzie też nam działało. Także no, dwa rodzaje zakończeń roku szkolnego poznaliście, zarówno z poziomu organizowania dużego wydarzenia na żywo. Teamsach, jak i z poziomu Flipgrida, kiedy możecie sobie fajne zebrać informacje dla Waszych uczniów, oni się nagrają, zrobią jakieś tam emotki itd. itd. i możecie im z tego zrobić taką fajną galerię, zebrać i zrobić im taką fajną pamiątkę. No dobrze, to bardzo Wam dziękuję, mam nadzieję, że Wam się to podobało i skorzystacie z tego. Trzymajcie się. Cześć i trzymam kciuki za Wasze zakończenie roku szkolnego online, offline, jakiekolwiek by nie były. Bądźcie zdrowi, cześć.